I've spent my life taking orders. Now it's my turn to decide. Proszę Państwa, czy to będzie dzieło, które zapamiętamy na długi czas? Czy ono będzie emocjonujące jak Heavy Rain? Czy pełne przemyśleń jak Heavy Rain? I pełne ciekawych różnych zachowań jak Heavy Rain? Quantic Dream w końcu. Detroit Become Human. Ja nie wiem, czy czasami pomysł na tą grę nie zrodził się po zrobieniu jakiegoś takiego dema technologicznego. Witaj. Zapraszam do Detroit. Jestem androidem. Posłużę ci za przewodniczkę i gospodynię. Zanim zaczniemy, spróbujmy zoptymalizować twoje nadchodzące doświadczenia. W systemie wykryto następujące ustawienia języka. Są prawidłowe? Język mowy polski, język napisów. Napisy wyłączymy sobie, prawda? Bo wielkość napisów ustawimy duże, żeby państwo o wzroku słabym mogło sobie tutaj widzieć wszystko dokładnie. Kuźwa, jestem debil. Przepraszam, nie, cofamy, tego nie może być w nagraniu. Po co duże napisy, jakich nie będzie, ha? Remigiusz, co o tym myślisz? Krótko dzisiaj spałem, okej? Okay? Nieważne. Nieważne, proszę o tym zrobić. Cofam czas, cyk! Lecimy dalej. Zatwierdzić zmiany. Mam na to 10 sekund. Czy zdążę? Już pierwszy, kurde, quick time event! Jest. Proszę, dostosuj ustawienia ekranu. Ojej. Jasność. Ja muszę mieć większą jasność, bo ja mam... Słaby mam wzrok i mam... I źle widzę. Następny quick time event. Dziękuję. Teraz wybierz swój profil. Doświadczony, beztroski? Co to jest? Chcę skoncentrować się na grze z zaawansowanym sterowaniem. Uczciwe wyzwanie, gdzie błędy mogą oznaczać utratę danej postaci. Beztroski. Chcę skoncentrować się na fabule z prostszym sterowaniem. Bardziej wyrozumiałe wyzwanie, z mniejszymi szansami na utratę danej postaci. Ja jestem doświadczony. Pewnie drogo za to zapłacę. Tak. Kiedy wyświetlany jest ten symbol, nie wyłączaj systemu. Możesz rozpocząć przygodę z Detroit. Pamiętaj, to nie jest tylko opowieść. To nasza przyszłość. Wow. To chyba znamy tę historię, prawda, proszę państwa? Znamy i nie będziemy jej przerabiali na wszystkie możliwe sposoby. Ale poczynimy sobie wszystkie konieczne obserwacje, by tutaj rozwiązać to zadanie w najlepszy możliwy sposób. Jeżeli ktoś oglądał to u mnie na kanale, to wie, co się wydarzy. To jest android, który ma na imię Jerzy, chyba. Chodź, Jurek. Wchodzimy. Rejestrujemy coś. Tak jest. Rodzina. Emma Phillips, Caroline Phillips i John Phillips. Nie, on jest Connor, nie Jerzy. Pomyliłem się. Prętnik karłowaty. Ocalimy. Żeby zaprezentować nasze podejście do życia, które jest bardzo pozytywne. I ocalony. Ciekawe jak wyskoczył. Musiał się jakoś rozpędzić strasznie. Niestabilność programu. O kurde, pojawiła się niestabilność programu. Widocznie ochrona życia nie stanowi części naszego programu. Błagam, uratuj moją córeczkę. Nie. Wysyłacie androida? Proszę pani. Nie możecie! Iść. Nie możecie mi tego zrobić! Czemu nie wyślecie człowieka? Bo człowieki się do niczego nie nadają. Znajdź kapitana Allena. Kapitan Allen jest tutaj. Nieźle opancerzeni tutaj, panowie policjanci.
Kapitan Allen? Jestem Connor. Android przysłany przez CyberLife. Strzela do wszystkiego, co się rusza. Już mignął i zdjął dwóch moich ludzi. Możemy go rozwalić, ale stoi przy samej krawędzi. Jeśli zleci, to mała też. Próbowaliście kodu dezaktywującego? To pierwsze, co zrobiliśmy. Obserwowano u niego wcześniej dziwne zachowania? Słuchaj, liczy się tylko uratowanie dzieciaka. Więc albo ogarniesz tego jebanego androida, albo ja się za to wezmę. To tak, koleś. Jakby się mógł za to wziąć, to już by się wziął, nie? Pistolet. Zbieramy dane. No i przeprowadzamy rekonstrukcję tego, co się wydarzyło. Interesujące nas zdarzenie znajduje się w końcówce, czyli tu. Defekt zabrał broń ojca. To wiemy już coś więcej. Wzrosły moje szanse na osiągnięcie sukcesu. Ach. Niby będziemy przyjaciółmi, ale ludzie to są wredne świnie. Na pewno go odrzuciła, jak tylko się pojawił lepszy model. Dziecko nie słyszało strzałów. Sprawdźmy sobie jeszcze parę rzeczy tutaj. Do wszystkich, zostać na miejscu. Idzie negocjator. Negocjator negocjatorem, ale tego to nieźle załatwiło. Przetwarzanie danych, rana postrzałowa. Kolejna rana postrzała, trzy razy go kurde rąbnął. Jakby było mało, jeden pocisk. Pierwszy już chyba poszedł w serce. Nie żyje, no trudno nie zauważyć. Sprawdźmy, co się wydarzyło. Na samym końcu dowiemy się czegoś ważnego. Aha. No proszę. Coś tu czytał. Nie przyjrzałem się dokładnie, widzę, tej scenie. Sprawdźmy jeszcze raz. Rekonstrukcja. Mamy ten tablet. Dopóki go nie sprawdzę, to nie stanowi żadnego ważnego miejsca w śledztwie, więc... Tak jest, chcieli zamówić nowego androida. Zdrajcy, ludzie. Nie potrafią uszanować uczuć, jakie miał tamten android. Nie strzelaj, gdzie wyłazisz, kuźwa? Dajcie wejść, dajcie sprawdzić. Amatorszczyzna. Wszystko android musi załatwiać sam. Jak są tacy ludzie skuteczni, to trzeba było.
zatrudnić prawdziwą nianię, a nie robota. Tu się coś ważnego wydarzyło. Zakładnik był świadkiem strzelaniny. Jak to wpłynie na psychikę dziecka? Policjant postrzelił defekta. Czyli wpadł, postrzelił, ale oberwał. I mamy broń. To nam nie będzie potrzebne. Jesteśmy bardzo dobrze wyszkolonym negocjatorem. Jakie gazety robią w przyszłości? Wreszcie gazety mogą wygrać z tym, z internetem, jeżeli będą miały taką elektroniczną zawartość. Już się szykowali do obiadu. I co? Nic z tego. Czekamy. Powinniśmy go zdjąć i tyle. Dobra, mam go. Gdzie strzelasz do kolegi? Jeszcze jeden krok i skoczę! Nie, proszę, nie, nie! Jazda, jazda! Nieźle się ustawił. Witaj, Danielu! Skąd? Nazywam się Connor! Skąd wiesz, jak mam na imię? Dużo o tobie wiem! Chcecie z tego wyplątać! No i gdzie z tym śmigłowcem, Tumanie 1? A jest właśnie polegać na ludziach. Zawsze coś spieprzą. Nie można na nich polegać. Wiem, że jesteś zły, Danielu. Ale musisz mi zaufać. I dać sobie pomóc. Nie chcę pomocy! Już nikt mi nie pomoże! Chcę tylko, żeby wszystko się skończyło! Żeby wszystko się skończyło! Wykrwawia się! Jeśli nie przewieziemy go do szpitala, umrze tutaj! Wszyscy ludzie kiedyś umrą. Jaka to różnica, czy pożyje dłużej? Założę mu opaskę uciskową! Nie się masz! Dotknij go, cię zabiję! Nie ma kurde, uratowałem rybkę, uratuję faceta. Nie zabijesz mnie! Nie jestem żywy! Trochę się zdestabilizował, ale popracujemy jeszcze nad nim. Mieli zamiar cię zastąpić! I to cię zdenerwowało! Tak było, prawda? Myślałem, że jesteśmy rodziną. Że się liczę. Ale byłem tylko ich zabawką. Którą się wyrzuca, jak się znudzi. Wiem, że ty i Emma byliście sobie bliscy. Uważasz, że cię zdradziła, ale ona nie zrobiła nic złego. Okłamała mnie! Myślałem, że mnie kocha. Ale się myliłem. Jest dokładnie taka sama, jak inni ludzie. Danielu, nie! To sytuacja bez wyjścia. Twoje wykroczenia są zbyt poważne. Teraz liczy się tylko, czy odbierzesz kolejne niewinne życie. Nic tu nie wskórasz. Teraz ja rozdaję karty. Jeśli zginę, ona też umrze. Zrozumiałeś? Nie mogę już znieść tego hałasu. Każ swoim odwołać helikopter! Będzie spadać, kurde. Jeszcze coś któremuś odbije. Zrobiłem, jak chciałeś! Musisz mi zaufać, Danielu! Puść małą wolno, a obiecuję, że wszystko będzie dobrze! Wszyscy mają stąd zniknąć! A ja chcę samochód. Odjadę i wypuszczę małą za miastem.
To niemożliwe, Danielu! Wypuść dziecko, a obiecuję, że nic ci się nie stanie! Nie chcę umierać. Nie umrzesz, Danielu, tylko porozmawiamy. Nic ci się nie stanie, masz moje słowo. Okej. Wierzę ci. Ludzie go zabili, to nie Connor, nie? Tak to się robi w świecie androidów. Ludzie patrzą z podziwem, kurde, jak on to zrobił, ja cię kręcę. Też bym takim chciał być androidem. Ale nie ma, nie każdy może być Connorem. Oto schemat rozdziału. W normalnych warunkach będziemy przyglądać się dokładnie temu schematowi i będziemy szukali nowych rozwiązań. Natomiast to zrobiłem bardzo, bardzo, bardzo mocno, przerobiłem wszystko w demie, więc znamy tę historię. Jeżeli państwo nie znają, no to odsyłam na Rockplay, tam jest odcinek, który dokładnie omawia te wszystkie wybory, jakich żeśmy dokonali. Kilka opcji miałem dialogowych zablokowanych, a to dlatego, że nie wziąłem broni ze sobą, wiedziałem, że ta broń nie będzie mi potrzebna, od początku taki był pomysł. Więc rozwiązań tu jest... pamiętam o trzech na pewno. Pierwsze jest takie, że dostajemy niestety łomot i dziewczyna spada razem z androidem, z Danielem. Więc to bardzo złe rozwiązanie. Drugie rozwiązanie, odrobinę lepsze dla dziewczynki, ale niekoniecznie dobre dla naszego bohatera, to rzucamy się na Daniela, zabijając jego, zabijając siebie, a dziewczynka chyba pozostaje przy życiu na dachu. Trzecie rozwiązanie, które brałem pod uwagę, to zastrzelenie Daniela z pistoletu. Tego nie zrobiłem, bo pośród dwóch zdrad, których można było dokonać, ta, którą wybrałem, wydawała mi się mniejsza. Bo tutaj snajperzy strzelili do defekta, więc nie przykładałem ręki do tego, żeby zginął. Natomiast, no, tak czy inaczej była to zdrada, ale z drugiej strony można powiedzieć, że podstawowym zadaniem Connora było uratowanie dziewczynki, musiał to zrobić za wszelką cenę i skutek osiągnął. A to ludzie pociągnęli za spust, chociaż nie musieli tego robić. Więc tak się zamyka pierwszy rozdział. Przed nami kolejne i w tych kolejnych będę się już przyglądał dosyć dokładnie różnym rozwiązaniom. Więc jeżeli to będzie na YouTubie, to na YouTubie będzie zawsze najlepsze rozwiązanie, a potem będzie odcinek, który będzie pokazywał różne inne opcje. Tak Digger montował demo i moim zdaniem zrobił to bardzo dobrze. Rzucimy sobie jeszcze okiem na statystyki globalne. Nie wiem, czy to... Statystyki globalne, procent. Mniejsza z tym. Widzę, że poszedłem dalej. Chciałem zobaczyć procent, ale to nie jest do końca super istotne, nie? Do najwyższej światowej klasy pomoc domowa. Gotuję 10 tysięcy różnych potraw. Chodź, Zoe, idziemy. 200 języków i dialektów. I pomaga dzieciom w lekcjach od podstawówki aż do uniwersytetu. To opowiadałem o tym już w demie, że to jest cała masa okazji dla przeróżnych refleksji. Oczywiście wyjdźmy na chwilę z założenia, że to są istoty, że to są roboty od początku do końca, że nie mają własnych uczuć i że to wszystko jest symulacja, nie? Za każdym razem, kiedy ludzie traktują instrumentalnie inne istoty, które przypominają z wyglądu ludzi, przypominają istoty inteligentne, to i tak dzieje się coś niedobrego. Bo to jest zły pomysł. Zastanawialiście się kiedyś, czemu... Nie było łatwo przywrócić go do stanu używalności. Widzicie tam Daniela po drugiej stronie? Co mu się właściwie stało? Wpadł pod auto. Głupi wypadek. A, rozumiem. Tak czy siak, jest już całkiem na chodzie. Przeszedł tylko reset. Musieliśmy wymazać mu pamięć. To chyba nie problem. Nie ma sprawy. Okej. Nazwał go pan? Ja nie, córka.
AX-400. Zarejestruj imię. Kara. Mam na imię Kara. O kurde. Pewnie sam przejechał samochodem tę dziewczynę. No więc, nie było tam żadnych dialogowych rzeczy, więc wybaczcie, jeżeli coś zakłócałem, ale... Co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć coś sensownego. Aha, dlaczego androidy są robione w kształcie humanoidalnym, a nie na przykład są maszyny, jakieś ciągniki albo kombajny myślące? A to dlatego, gdzieś, no w zasadzie nie, to w różnych książkach czytałem wytłumaczenie. To chyba było w jednej z książek Asimowa, który jest właściwie takim głównym twórcą tej idei androidów. Dlatego, że maszyny już są i nie ma sensu tworzyć nowych maszyn ze sztuczną inteligencją. Lepiej stworzyć istoty, które potrafią te maszyny obsługiwać. Dlatego w kierunku humanoidalnych androidów się zawsze idzie. Koleś wygląda na ciężką patologię, faktycznie. I takie urocze dziewczę w jego ręce oddać. No ale z drugiej strony pewnie też są roboty przeznaczone do bardziej... niecenzuralnych czynności, powiedzmy. Tak, moi drodzy państwo, dużo pogadamy o Asimowie, o jego twórczości, o prawach robotyki, o... Zresztą zobaczymy, co historia nam tutaj... No i właściwie na jaki kierunek poprowadzi nas historia. Facet miał napisane na kartce: straciłem pracę przez androidy. Ha? Łowca androidów jest idealnym przykładem? Być może. Być może. Ładne to wszystko, nie? Ciekawe, że te historie tych androidów tak się przenikają, że ten Daniel był w tym sklepie i... Idź do sklepu z farbami. Demo, które żeśmy dostali, było takie klaustrofobiczne, trochę zamknięte w bardzo... Jezu, wszystko androidy robią, totalnie wszystko. Z dziećmi. Biega z gościem. Wszystko dosyć czysto wygląda, nie? Odbierz zamówienie w sklepie z farbami Bellini. Sprawdzimy, co tam się dzieje. No, to też... oczywiście tam masę różnych musi się ścierać idei. Po pierwsze, no ludzie być może faktycznie będą tracić pracę. Tak jak teraz mamy. Wolimy towarzystwo telefonów niż naszych bliskich. Się dziwicie, że wolimy towarzystwo maszyn? Kurde. Jesteśmy prawie na miejscu. To chyba to, nie? Identyfikacja zakończona. Zamówienie numer 847-6399. Proszę potwierdzić płatność. Potwierdzam płatność. Transakcja zakończona.
Jak w polskim tramwaju, co? Zero uśmiechów. No dobrze. Idźmy zatem dalej. Zobaczmy, jak wygląda ta przyszłość, pomijając androidy. Chyba wiele się nie zmieniło, nie? Jedź autobusem. Cholera, będę musiał przejść przez tych protestujących. Pójdę tędy. Rozbrajali protestujący, którzy krzyczą. Nie wydaje mi się, że to jest... segregacja. Oczywiście, że tak, jak żeby inaczej. Chyba też będzie dużo nawiązań właśnie do segregacji. Dosyć dobrze wpisane we współczesne problemy Ameryki, nie? Przynajmniej Ameryki. Cały czas jest powrót do jakiegoś takiego. Czyli jest powrót do rasizmu, ale nie rasizmu. To jest dziwne w ogóle zagadnienie. Że rasizm jest mniejszy, a mówi się o nim więcej, o tak. No proszę, tutaj też miałem jakieś rzeczy do zrobienia dodatkowe. Markus pojechał autobusem. Patrzcie państwo. Mogłem się rozejrzeć chyba. Ale wydaje mi się, że to nie jest aż takie... No tak, bo mogłem przejść obok tych kolesi. Podejrzewam, że jakbym przeszedł... Chcemy zobaczyć inne opcje? Bo podejrzewam, że gdybym przeszedł obok gości, którzy tam protestują, to mógłbym dostać w łeb.